Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach datuje się od dnia 12 kwietnia 1951 roku. Wówczas zarządzeniem ministra kultury i sztuki powołano do życia Państwowe Ognisko Muzyczne. W listopadzie 1949 roku powstało w budynku Domu Kultury Miejskie Ognisko Muzyczne, które w 1951 roku zostało upaństwowione. Na wniosek Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w Opolu i przy jego poparciu decyzją ministra kultury i sztuki Państwowe Ognisko Muzyczne w Głuchołazach zostało z dniem 1 stycznia 1971 roku przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia. Pierwszym dyrektorem szkoły była pani Janina Lempke, a od września 1974 roku pani Anna Wołoszyk. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły 15 listopada 1990 roku władze miasta przekazały szkole większy budynek przy ulicy Bohaterów Warszawy 2. A 13 czerwca 1995 roku minister kultury i sztuki nadał szkole imię Jerzego Hellera. To on właśnie w 1990 roku był inicjatorem powstania międzynarodowych kursów muzycznych. Od dnia 1 września 2004 roku funkcję dyrektora pełni Szymon Blaszyński. Jerzy Heller urodził się 30 listopada 1930 roku. W roku 1949 rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa, co łączy także z nauką w średniej szkole muzycznej, gdzie jego kolegą jest Krzysztof Penderecki. W roku 1954 podejmuje studia muzyczne, a w 1958 uzyskuje tytuł magistra prawa, jak również kończy wyższe studia artystyczne, gdzie uzyskuje tytuł dyplomowanego muzyka artysty. Pierwszą pracę dydaktyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej nr 2 w Krakowie, Nowej Hucie. W 1963 roku przeniósł się do Opola. Po roku powierzono mu funkcję zastępcy dyrektora, a w roku 1981 powołano na stanowisko dyrektora w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Opolu. Jako dyrektor Jerzy Heller posiadał duże umiejętności organizatorskie i doświadczenie pedagogiczne. Te cechy, a także czynne zaangażowanie w życie kulturalne Opolszczyzny, jak również szczególna sympatia do Głuchołaz zaowocowały w 1990 roku powołaniem pierwszego międzynarodowego kursu muzycznego w Głuchołazach. Jerzy Heller zmarł 16 listopada 1992 roku. W obliczu licznych zasług i pomocy, a także promocji Głuchołazkiej Szkoły Muzycznej, dnia 17 czerwca 1995 roku szkoła przyjęła imię Jerzego Hellera i od tego czasu jej pełna nazwa brzmi Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach. W latach 1990-2010 Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach była współorganizatorem międzynarodowych kursów muzycznych w Głuchołazach. Powstały one z inicjatywy Jerzego Hellera oraz ówczesnej dyrektor szkoły, Anny Wołoszyk. Międzynarodowe kursy muzyczne w Głuchołazach przeznaczone były dla szczególnie uzdolnionej muzycznie młodzieży, uczniów i studentów szkół i akademii muzycznych z kraju i zagranicy. Prowadzone były zajęcia w następujących specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela, fortepian oraz zespoły kameralne.
Młodzi muzycy pracowali pod kierunkiem wybitnych pedagogów i wykładowców akademii i szkół muzycznych. Międzynarodowe kursy muzyczne w Głuchołazach organizowane były pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w miesiącu sierpniu. W roku 2009 odbyła się 20. edycja kursu. Zadanie to przez lata było współorganizowane przez Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach, Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach oraz Uniwersytet Sztuki w Berlinie. W kursie brało udział około 100 uczestników, w tym do 40 zagranicznych: Niemcy, Francja, Japonia, Czechy. Organizatorem konfrontacji jest Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach. Powstały z inicjatywy dyrektora szkoły Szymona Blaszyńskiego. Konfrontacje odbywają się od 2006 roku. Jest to impreza cykliczna. Konfrontacje przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia znajdujących się na terenie Polski i Czech. Dotychczas odbyły się 3 edycje konfrontacji. W 2006, 2007 i w 2008 roku. Wzięli w nich udział uczniowie z 12 szkół muzycznych pierwszego stopnia województwa opolskiego i dolnośląskiego oraz uczniowie ze szkół muzycznych w Pardubicach i Zlatych Chorach, Czechy. Laureaci 3 edycji konfrontacji otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów. Imprezy były organizowane przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Nysie. Polsko-czeskie konfrontacje najmłodszych flecistów uzyskały w roku szkolnym 2011-2012 wpis do kalendarza międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia. Kolejna, 4. edycja konfrontacji zaplanowana jest na 26 kwietnia 2012 roku. W noworoczny krajobraz naszego miasta na stałe wpisały się koncerty organizowane przez naszą szkołę muzyczną. Zaczęło się wszystko 5 stycznia 2000 roku, kiedy to pani dyrektor Anna Wołoszyk zorganizowała pierwszy koncert noworoczny nauczycieli. Zaproponować głuchołazianom coś na wzór noworocznych koncertów wiedeńskich, od wielu lat transmitowanych przez Telewizję Polską. Do tego pomysłu trzeba było przekonać nauczycieli. Od kilku lat koncerty te prowadzi dyrektor szkoły Szymon Blaszyński, który w sposób bardzo kompetentny przybliża słuchaczom poszczególne propozycje programu, ich gatunki, kompozytorów i epoki, w których tworzyli. Koncerty noworoczne proponowane mieszkańcom Głuchołaz przez Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera to jedna z najważniejszych imprez kulturalnych w naszym mieście. Rok 2010 był 200. rocznicą urodzin Fryderyka Chopina, naszego kompozytora narodowego. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach włączyła się w obchody roku chopinowskiego poprzez organizację festiwalu Głuchołaskie Wieczory Chopinowskie. Patronat honorowy nad festiwalem objął burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Koncerty odbywały się w sali kameralnej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach, co było swoistym nawiązaniem do paryskiego salonu chopinowskiego z pierwszej połowy XIX wieku. Były otwarte dla szerokiej publiczności, a impreza uzyskała logo ogólnopolskiego programu Chopin 2010. Głuchołaskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki przy Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach
jest zrzeszeniem, którego głównym celem jest szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej wśród społeczności lokalnej gminy Głuchołazy. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w dniu 14 października 2010 roku. Swoje cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez konkretne inicjatywy podejmowane już od początku swojej działalności. Pierwszą z nich jest powołanie w kwietniu 2011 roku przedszkola muzycznego, które ma wykształcić już u najmłodszych poczucie muzykalności i rytmu. We wrześniu 2011 roku stowarzyszenie powołało również do życia ognisko muzyczne. Jego działalność polega na nauce gry na instrumencie bez konieczności realizowania wymagań programowych szkoły muzycznej. W celu polepszenia promocji szkoły z inicjatywy dyrektora powstała w 2006 roku strona internetowa szkoły www.psm.gluholazy.info. Szkoła aktywnie współpracuje z redakcją Nowin Nyskich oraz Radiem Opole. W 2011 roku szkoła zyskała nowe logo. Zmienia się również szata graficzna plakatów, rozszerza się akcja promocyjna placówki w środowisku. Na przestrzeni lat bardzo ważną rolę we wspomaganiu działań i promocji Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach odegrali rodzice, członkowie Komitetu Rodzicielskiego. Dzięki bardzo aktywnej działalności Komitetu Rodzicielskiego planowane są w szkole nowe przedsięwzięcia i imprezy szkolne, w tym reaktywacja Gazetki Szkolnej Samorządu Uczniowskiego, Hellerowe Wieści.